Witajcie w ten listopadowy wieczór. Dziś bajka o brzydkim kaczątku z Nigru. Trochę jakby. Jest to baśń z Nigru o lwie, który myślał, że jest owcą. Był sobie raz lew, porzucony przez matkę. Został przygarnięty przez owce i żył tak jak ona. Czyli musiał jeść trawę, za czym nie przepadał. Musiał też beczeć jak owca, co nieszczególnie mu wychodziło. A kiedy za stadem biegł szakal, uciekał wraz z owcami. A stało się raz tak, że nad równiną, gdzie pasły się owce, na wielkim głazie stanął lew. Zarzucił grzywą i ruszył w pogoń za owcami, które zerwały się galopem przed siebie. Oczywiście małe lwiątko podobnie. Wtedy lew zrobił rzecz nieoczekiwaną. Gdy dogonił stado, chwycił małe lwiątko za kark i pognał z nim przed siebie. To sytuacja się bardzo wyjaśnia, gdyż dotarłszy nad rzekę, lwy spojrzały w lustro wody. I to utwierdziło malca, że wygląda zupełnie tak samo jak jego towarzysz. Zwierzęta napiły się tak, aby do końca ugasić swoje pragnienie i już dalej ruszyły razem. Czy ta bajka jest rzeczywiście dokładnym odpowiednikiem baśni Andersena o brzydkim kaczątku? Zapytajmy o to Anny B. Opowieść z Nigru o lwie, który myślał, że jest owcą, jest bardzo podobna do bajki znanej nam o brzydkim kaczątku. Myślę jednak, że ta opowieść z Nigru jest mniej przemocowa. Jest pogodniejsza i spokojniejsza w swoim wyrazie. W brzydkim kaczątku i w opowieści o lwie mamy poszukiwanie tożsamości. Zadają sobie bohaterowie pytanie, kim jestem. Jest to oczywiście odzwierciedlenie całego naszego dzieciństwa i okresu dojrzewania, kiedy sami siebie pytamy, kim jesteśmy. Porównujemy się z innymi. Staramy się upodobnić. Tak jak brzydkie kaczątko starało się upodobnić do kaczek, starało się upodobnić do innych zwierząt, a lew starał się beczeć tak jak owca. Ale opowieść o brzydkim kaczątku ma o wiele więcej przemocy w sobie. Jest to przemoc nie tylko fizyczna. Brzydkie kaczątko jest dziobane przez inne ptaki. Jest odrzucane, wyrzucane, ale przede wszystkim jest to przemoc psychiczna. Brzydkie kaczątko cały czas czuje się nie na miejscu,
Wręcz nawet dochodzi do tego, że jego własna mama zaczyna się go wstydzić. Brzydkie kaczątko przechodzi okres okropnej samotności, jest wyrzucone ze stada, jest wyrzucone z własnego domu, wędruje po świecie. Wręcz nawet dochodzi do sytuacji, w której prosi inne łabędzie, zabijcie mnie. Czyli jest tutaj taki element autodestrukcji i ogromnego, ogromnego cierpienia. Brzydkie kaczątko samo dochodzi do wniosku, na samym końcu, całe szczęście, że jest łabędziem. Samo przekonuje się, że jest łabędziem. Natomiast w opowieści o lwie jest więcej słońca. Oczywiście lew również przechodzi traumę, ponieważ to lwiątko jest porwane ze stada przez innego lwa. Ale lew nie musiał szukać własnej tożsamości na własną rękę. Chyba aż tak nie cierpiał jak brzydkie kaczątko. Nie musiał wędrować. Ktoś inny zatroszczył się o to, żeby lwiątko w końcu zorientowało się, że nie jest owcą, tylko lwem. Myślę, że wolałabym przejść takie etapy w życiu jak lew, niż jak to brzydkie kaczątko. Chciałabym, żeby kto inny się również mną zaopiekował, żebym nie musiała dochodzić do prawdy o sobie aż w takim cierpieniu, które przeżywało brzydkie kaczątko. Wolałabym, żeby to ktoś inny mnie porwał i pokazał mi, kim jestem.